Dobry wieczór, z tej strony Cialny GD, a jest ze mną też... Kopacz Michał. Kopacz Michał, dokładnie. Smarkacz, ten, Smarkacz Cialny i Kopacz Michał, bo ja jestem troszeczkę jeszcze chyba przeziębiony. No sobie pozbieramy drewna. Co ty tutaj narobiłeś? Uciekaj! Zwiewaj! No panie, no to... No to co to ma być, no? O, tutaj są te zwierzaki. Panie. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze jakiś zwierzak żyje. Dobra, mamy kózkę. A tutaj jeszcze coś było. O, jest! Cześć! Dobra, on jest... Ten zwierzaczek jest głodny. Kurczę, wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj byśmy mogli... Powiem ci tak, szybko się zapełniłem. No... Daleko nie wątpię. Jesteś? Czekaj, ja tylko tutaj zamknę przejście na wszelki wypadek. No, idę. Chodź, weź to zbierz, proszę. Łodźcie, panie. Co ty tak znowu naszalałeś? Nie podoba się. Dobra, okej. Te miejsce zostawimy sobie na później. Chodź, teraz musimy zacząć zajmować się żywym inwentarzem, więc wracamy sobie ładnie do... A, no to do bazy. No ja się do muszę... bazy. Tak, do bazy pozrzucamy rzeczy. Ja też sobie zjem troszeczkę. A właśnie, to jest niegłupi pomysł. Michał, części stroju, tak jak peasant hat i tak dalej, jest, mamy skrzyneczkę na to. Zobacz, to jest ta tutaj. To. I tutaj wrzucamy takie rzeczy jak stroje, jak bronie, tu jest jakaś w ogóle... Co ja z nią zrobiłem? A, jeszcze nic. Czekaj, zaraz zobaczymy, co z tym możemy zrobić. O, to jest figurka Bruta, to na razie ją też damy tutaj. Ci tak. Skończyło się miejsce na żarcie. Słucham? Nie ma miejsca na żarcie, panie szanowny. Dobra, bo teraz tak, zobacz. Lively Egg to nie jest żarcie, tylko to jest coś innego. Podka to też nie jest żarcie. Tak, podki tak zwane. Eliksiry, niech ci będzie. Tutaj są jeszcze nasionka. Nasionka zaraz nam się przydadzą i to tak bardzo mocno. Więc zaraz będziemy działać w tej kwestii. I tutaj jest jeszcze pet pellet. A pety to są tak zwane nie papierosy, chociaż też trochę, ale to są zwierzaczki, które możemy mieć. Dobra, ja muszę zrobić kolejną skrzynkę, nie? I znowu, zebrałeś tam swoje te? Bo ja tutaj widzę, że garnek czeka na ciebie. A nie, poczekaj, bo ja tu... Ja widzę, że ty tutaj mocno kombinujesz. Nie, mocno kombinuję. Tylko mam tu znowu jakieś bomby. Hardkorowe. No to bomby tam. Okej, okay, ja sobie tutaj... Mechanical parts też u góry, czy gdzie? Nie, mechanical parts tam, no, przy stoliku kraftowym, nie? Caveling bread? Aha, jedzenie. Pet pellet, gdzie to jest pet pellet? To akurat ja mam w ręku chyba, wiesz? Zaraz ci powiem. Ranger tunic? A nie, nie mam. Co to okay, jest? Okej, tutaj słuchajcie, dajemy wszystkie nasionka. Ale już wiemy, jak to robić. Ciach i ciach. Dobra. A, to jest karotka do jedzenia. Pet pellet ja mam, wiesz? Czekaj, tutaj jeszcze mamy marchewkę. Taką śmieszną. I te dwa mięska. Słuchaj, tutaj jest jakiś ogromny grzyb. I on daje 15 jedzenia, ale... Raz, jeżeli go zjesz, daje 25 życia, więc pozwolisz, że ja pierwszy go skonsumuję. Wiesz. A następnego dziamkasz ty. Hom, niom, 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 niom. Wheat Warden Pauldrons? Dobra, czekaj, tutaj mamy jakiś kolejny kapelusz. Co ja tutaj mam? Michał. Nie wiem, kurde.
A nie, Zobacz. tutaj są jakieś takie Tutaj masz broń. nazwy. Tutaj masz bronię i zbroję. Ja sobie, wiecie co, chyba jednak zrobię łuk. No se rób, tylko... Tak dla pewności. Jak to wygląda z tym łukiem? Czy ja muszę czymś... Nie, nie potrzebuję amunicji. No to pięknie. No to wręcz idealnie bym powiedział. To w razie co, to mamy już broń dystansową. A, jest też ta laska, do której jest potrzebna mana. Aha, i wtedy się nią celuje. Okej, zobaczmy. Ile zadaje ta laska? Między 62 a 74, a łuk? 30-36, no to laska jest dużo lepsza. No dobrze. To mamy, ale teraz chciałem się zająć żywym inwentarzem. Mianowicie, zrobimy sobie jedną smyczkę i pasznik, cały jeden na razie, póki co. Może zamiast... Petpelet, gdzie mam wrzucić petpelet? Wiesz co, tutaj zrobię skrzynkę na petpelet, dobra? Już poczekaj. Wiesz co, nawet w środku, tutaj w środku będzie. Słyszysz? Gdzie? O, tu będzie skrzynka na petpelet. Ja akurat też wrzucę swój. Chociaż nie, przepraszam. Nie. Dobra, zrzuć tutaj, ale to nie tu. Zobacz jeszcze, czekaj, weź to, zobacz co z tym mam zrobić. Znaczy to, co ty z tym zrobisz? Ja już się pozbyłem problemu. Czekaj, co to są? O, bardzo chętnie, panie, to jest zbroja. Mam to sobie weź. To biorę. Ty, a chcesz zbroję z garnka? Ja mam tyle zbroi, że... No dobra. Lepiej coś gotuj, bo tu są ryby, kraby, tuny, masz inne ciule, mule. No dobra, ale tutaj trzeba, wiesz, najpierw trzeba ze zwierzętami pokombinować. A pety to nie są te, które będą tutaj, więc... teraz tak, tutaj robimy skrzyneczkę na jedzonko i chyba ją w tym miejscu damy. Albo nawet, wiecie co, nawet w tym miejscu ją damy z tego powodu, że tutaj będzie nam dużo łatwiej przejść sobie, powiedzmy, z... Jak to się ładnie nazywa? Z farmy, którą będziemy mieli tutaj, wiecie? Ale to specjalnie tak zostawiłem, Michał. Nie, aha, a w sumie. No dobra, może być, masz rację, może być. I niech się tutaj robi. Chwilowo postawimy jeden mostek. Okej. Farma. Do farmy potrzebujemy oczywiście odpowiednich narzędzi. Mogą być lepsze, nie, mogą być lepsze. Ale mamy tą rudę, a tą... Jak rudę przerobisz, przetopisz to w tym piecu, to nie dostaniesz czegoś więcej? No tak, no to wrzucaj. Wrzucaj do piecyka tutaj, tu masz piecyk. Ten z dziurką taki, no śmieszny, nie, fajny. Znaczy ja się nie biorę za to, bo ja coś źle zrobię. Ja się tu, panie... Dobrze, już biorę. 45 sztuk już biorę. Wchodzę do piecyka, wrzucam do piecyka. Potem będzie trzeba odebrać. Teraz czekaj, teraz tak. Tego się pozbywamy i chwilowo tego. A, ty zbroję masz, tak? To ty tamtej nie chcesz, zgara. Ja tam mam tu jakieś te... Ja tam mam. Dobra, to jest... A, to jest jedna bomba, druga bomba. Aha, to jest do przywołania... jak to się nazywa? Nie toperka, więc sobie jednego takiego weźmiemy. Okej, ja teraz mam tutaj piękną haczkę i zaczynamy orać ziemię. Czy ja taką ziemię też mogę?
No, chyba nie. Problem. Jaki problem? No, trzeba ziemię przy tego podmienić. Bo to musi być zwykły turf, a nie taki piaskowy. Jak mamy mieć tutaj ładne farmy, to wiesz, to trzeba podziałać. Sand block, middle block, czy dirt block? Chyba dirt. Mi się wydaje, że ja mam, wiesz? Mam 59, więc ogarniemy. No. Czemu ja zawsze klepnę jednego za dużo? Ciężko tak, kurczę, trafić czasami, żeby raz trafić. No, panie. Tu. Dobra. Okej, okej. To możemy zacząć działać. Na bogato będziemy lecieć. Takiej plantacji jeszcze nie widzieliście. Akurat aż tak. Zobaczysz, będzie pięknie. Ciekaw jestem, czy aż tak dużo potrzebujemy. Czy ja teraz troszeczkę nie przesadziłem? U ciebie to nic nowego. No, no tak. Okej, okay, gdzie ja mam nasionka? Chyba wszystko tutaj zostawiłem. Ale to słuchaj, to przed tym wszystkim idziemy po tego naszego śmiesznego zwierza. Where are you? Gdzie ty idziesz? No tu, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną. Był u góry. Nie. Czy tam już żaden nie żyje u góry? A, tamten robaczek, no. A to masz rację, to robaczek był u góry, a to za chwilę. Pamiętaj, że ten bije. O, panie. Wszystkie biją. A, no, masz rację. Dobra, gdzie to było? A, to było tam wyżej, sorry. Za bardzo się rzuciliśmy. Czekaj, a tutaj gdzieś jest chyba... No tutaj widzę coś czerwonego. Na minimapie. O właśnie to, uciekaj! No widzisz jak miło. Czekaj. Skrzynkę zamienimy sobie na pochodnie. Na chwilę obecną. I tych nie, pochodni tu, też panie, sobie musimy dorobić. Ty to źle zrobiłeś. Tu idziemy, tu. Jak to? Co ja źle zrobiłem? No tutaj się przebijemy. To jest taki teren, już wiesz, to już jest taki teren do rozwalania. O, ja już jestem, Michał, prawie. Dobra. Cześć. A jak ja ciebie teraz tego? A, LT. Chodź, idziemy. Widzisz? Zobacz, jakiego mam fajnego koleżkę na smyczy. No to ja biorę kozę. A masz smycz? A trzeba mieć? No. Teraz mi to mówi. No, chodź. Idziemy. Co za... Ale tu ciemno. Ja na pewno tą kozę ciągnę. Dobra, chodź, kózka. No, dawaj, chodź tutaj. Zobaczcie, jaka ona jest fajna. Chodź, ja tutaj, zobacz, mamy chatę dla ciebie. No dobrze, no przejdziesz tym mostkiem, niech ci będzie. No chodź. To jest, zobacz, całe twoje królestwo. No dobra,
I teraz słuchaj, tutaj musimy na przykład grzybki powkładać albo takie inne rzeczy. No to iść po kozę tam na dół już. Czy ty chcesz iść? No i jak masz smycz, to se idź. Czekaj, nie, bo ja wtedy... Dobra, ja ci... No nie, no to czekaj, to ja ci zostawię tą smycz, panie. Którym się dropowało? LT plus A, chodź tu. Już mam. Mam. Dobra, ja ci... Nie. A ja nie chcę... No i musiała przyleść. No to ja masz. Ja sam zrobię. Aha. Dobra, ja teraz się tutaj zajmę, wiesz co, bo ja bym chciał troszeczkę... jak to się nazywa? No porozkładać tych rzeczy, nie? Heartberry, Ruty akurat nie. Glow Tulip, czyli to są te takie fajne świecące kwiatki, a to jest papryczka. O, jest jeszcze marcheweczka. No dobra. Potem się Michał jeszcze dowie, że wszystko trzeba jeszcze podlać. To coś mi się wydaje, że nie będzie zbytnio zadowolony. Udam, że cię nie słyszę. Teraz takie pytanie, kto się będzie tym zajmował? Udam, że nie słyszę. Okej. Okay. Rozumiem. Czyli... Baranica idzie. Dobrze. A zwierzę też wziąłeś? Wiesz, że możesz ją nazwać, nie? Czekaj, czy ja to mogę dać tak na ścianie? O, mogę, pięknie. No, trochę nierówno, ale też jest dobrze. No, a widzicie, no jest teraz pięknie. No, co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, mamy jedną marchewkę. Ty masz jakieś takie seedy? Czym się upuszczało? Czekaj, LT i A. O. A czemu ja tego nie mogę? Dawaj smycz. Bo pewnie karotkę. No to ja jeszcze idę po robaka w takim razie. A słuchaj, a marchewki się nie zostawia na żyznej glebie, tylko na takiej śmiesznej glebie od tego. Jak to się nazywa? Kamiennej chyba, wiesz? Dobra, ja mam nadzieję, że tamten z Wall nie wrócił. No, tutaj jest pełno innych robali. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu było. O, taką ziemię byśmy musieli wziąć chyba. O nie. Ty, on już nie żyje. Nie, żyje jeszcze. Ej, a co tu się dzieje? Nie rozumiem. Co tu nas atakuje? Gdzie nas atakuje? Chyba żartujesz. Ej. No nie, przyszły te czerwone te ustrojstwa pełzające przyszły do nas. A skąd? To weź, no ubijesz? Panie, już dawno są ubite. Dobra, to trzeba mostku się pozbyć. Zobacz, czy nic tam nie popsuły. Nie, nic nie zrobiły, bo je utępiłem. Dobra, chodź, idziemy, robaczek. Ale on jest fajny. Dobra, robaczek, słuchaj, bo my tutaj musimy... Wiesz co, Michał mógłbyś mnie trochę asekurować, nie? A ja bym się nawet nie obraził. Ja teraz nie widzę, czy dobrze idziemy, ale chyba dobrze idziemy. No, chodź. Będzie trzeba zamknąć tamte przejście jakoś, wiesz? Może drzwi zrobić. No, jest i ten. O.
Nie, 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 szybko Co? tutaj, bo grzyby nas atakują. Będzie trzeba... Ciekaw jestem, co on je. No ale to zobaczymy. O-o. Dobra, zwierzaki są głodne. Musimy im dać trochę chyba naszego żarcia, wiesz? Tego, co tutaj na... trafię. Co tutaj mamy? 14 grzybów plus 4 grzyby. Dobra, weźmy te 14. Tak, tak. Dobra, ja dam te 14 grzybków. Zobaczymy, czy to da radę. Oj, da, bo zaraz, jak się krowa rzuciła. Dobra, teraz tak, te rzeczy trzeba podlać. Czym? No czym, no pewnie trzeba znaleźć takie fajne narzędzie, które nazywa się... konewka! Okej, przy okazji pozrzucajmy rzeczy, których nie potrzebujemy. To plus resztę jakichś takich... Michał, Cave Pouch to jest też taki a la plecaczek, wiesz? Jak ty go nie chcesz, to ja go wezmę bardzo chętnie. Bo tym samym... Czekaj. Ty masz tam ten plecak, czy nie masz? Czy nie potrzebujesz? Nie mam. Nie no mam. To, no to poczekaj, no to zaraz, to ja ci dam nie tego. Nie wiem, coś zrobiłem. Proszę. Dobra, smycz będę trzymał i teraz tak, pobierz wody. No, no i teraz podlewam go. Nie, może no ja zrobić... mam plecak w ekwipunku. A, no to masz. Może, Michał, zrobić ci drugą konewkę? A co, nie dajesz rady? No tak, wiesz. Szybciej by było, nie? Na dwie osoby. Gdzie masz konewę? W tym, w krafcie początkowym i tam po lewej stronie masz strzałki i możesz sobie wybrać, z którego, powiedzmy, poziomu chcesz, nie? To konewkę masz tam po prawej stronie jakoś. Coś jakoś tamtegoś. Czemu ja tutaj zostawiłem w ogóle przerwę? Dobra, na razie to tak zróbmy. Dobra, wszystko podlane. Więc tak, weźmy sobie jeszcze raz wody, żeby już było na potem. Jak tam z grzybkami? O, trochę zjedli. Dobra, będzie trzeba wszystkie te takie nasiona, wiesz co, znajdywać, ewentualnie możesz zrzucać tutaj do skrzynki. No to musimy iść ten, szukać, panie, tu się nie ma co no. Zastanawiać. Poczekaj, uchwalę a ten ciznę, dawaj. Root seed, poczekaj. Zaraz sobie zrobimy jeszcze. Wiesz co, chyba o, bardzo dobrze będzie na takim obszarze. Tak, powiedzmy, że... Wydaje mi się, że tam nam chyba wystarczy tego, co? A czemu ty to ten? Nie, no zostaw! Przecież ja to specjalnie wykopuję. Co ty? Co za troll? No, a tutaj sobie zrobimy, wiesz, jeden mostek, gdzieś tak, o, tu. I zobacz, jest jeszcze...
Dobra, widzę, że haczki się pozbyłem, bo jej chwilowo nie używałem. Haczka, wracaj tu. O. No na razie zamiast tego. Teraz zobacz. Teraz sobie tutaj. Zrobimy to tak zwany root seed. Mam nadzieję, że dobrze je ten, że dobrze je ustawimy. No tak, te co trzy damy. Super. I teraz też tutaj je damy. O. Raz, dwa, trzy. Dobra, mam nadzieję, że nie muszę ich podlewać. Na wszelki wypadek to zróbmy. Dobra, ja już tutaj czuję znowu głody. Dobra, konewkę sobie tutaj też zostawmy. Dobra, co ty chciałeś? Zwierzę. No, musimy iść ten. Na lewą stronę przekopywać się, szukać nowych tych i... Dobra. Pozyskiwać, no. Dobrze, 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 dobrze. Ta skrzynka nie jest pusta. Aha, ta jeszcze nawet jest nieotwarta. Bo klucza nie mamy, prawda? O nie. W tej skrzynce też są jakieś cokolwieki, a tutaj jest to. Dobra, słuchaj, to zrobimy tak. Ja zrobię jeszcze jedną skrzyneczkę. Dajmy ją na razie, wiesz co, gdzieś tutaj. I tutaj będą właśnie takie rzeczy jak to, ten śmieszny pelecik. Dokładnie i... Czekaj, co tutaj miałem? Heartberry. Ok, tutaj się czegoś musimy też pozbyć. Chociaż no, zaraz jestem, chwila. Dobra, dobra. Okay, musimy zobaczyć, co jeszcze gdzie tutaj przerzucić. Dobra, na pewno w tym miejscu. O, tutaj już się coś zaczyna dziać. Kurczę, jak ładnie. Teraz tak, tutaj sobie jeszcze wrzucimy to. I. No i tyle. Tyle póki co wystarczy. Czy tutaj coś się dzieje? No trochę mniej, ale coś tam się dzieje. Znaczy ja mogę gdzieś tutaj? No nie mogę na roślinkach. No dobrze, fajnie, fajnie te roślinki wyglądają, więc już tak powoli, powoli tutaj sobie działamy. Dobra, w międzyczasie... Po części. Jeszcze no muszę... Po części dawaj. Czekaj, jeszcze muszę zobaczyć. Aha! 10. Dobra, widzę, że tutaj. O, będzie. Dobra, cyna. Zrobimy, przetopimy też cynę, bo potrzebujemy 10 sztabek cyny, żeby zrobić już kolejny warsztat, kochani. Więc to akurat dobrze wyjdzie. Dobra, Michał, to ojejku, przecież ja w ogóle nie mam jedzenia. No widzę, że widzicie, o, zrobił 20 zupek, ani jednej nie wziął, nie? Ja mam jeszcze. A co ty jesz? A skąd ty masz to jedzenie? To. Wcześniej miałem. O kurczę, tutaj jeszcze jest tego trochę. No to będzie trzeba coś tutaj pokombinować. Dobra. Ty już się przekopałeś, widzę. Czekam na ciebie, drążę. Drążysz, okej. Okay. Rudę wydobywam, bo tutaj trochę jej było. Ojej, dupie. Aha. O, panie. Idę. Żyjemy.
Żyjemy czy nie żyjemy? Żyję. Dobra, wiesz co? Wpadłem na fajny pomysł. Zróbmy drzwi. O, namioty tu są, panie. Okej. Dobra, czekam na ciebie, także spokojnie. Ja tu dobrze, się... czekaj ja na tu... mnie, czekaj na mnie. Ja rudę zbieram. Dobrze, zbieraj rudę, a ja tutaj zrobię ładne drzwiczki. O. No i jest pięknie. A to jest wróć. A już. Co? Dobra, nie, chciałem się przekopać, ale dobra. Ty, ale tamtego się po środku nie zebrałeś. Czego po środku? Te wysepce. Tego tutaj? No. No jeszcze nie. Ale teraz zbiorę. Dobra, są tutaj jakieś rzeczy do końca. Ja widzę, że ty tutaj tak. Co? Hardkorzysz, tylko ty pamiętaj, żeby światła zostawiać, bo to wiesz, wtedy nie widać nic. No i się, panie, zdziwisz. Zdziwię się. Jak aha, zobaczę, to się ja zdziwię. Też. No, ja się też zdziwię, jak mnie właśnie wywaliło z gry. Oj! A to dlaczego? Ja nie wiem. Hokus pokus, czary mary. Tam coś jest. Czy jesteś w stanie sam wrócić? Czy potrzebujesz pomocy do tego, przyjacielu? Próbuję i nie chcę mnie wrzucić. No, to widzisz, to będę musiał ten. Ale to słuchajcie, no to w takim razie, jeżeli napotkały nas takie problemy, oznaczać to będzie, że chyba to już jest pora zakończyć tą imprezę, więc jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na Twitch tv.ścialny.gd, gdzie jak wiecie, pojawiamy się zawsze według harmonogramu. Tym samym żegnam się z wami ja oraz... On. Oraz wywalony Michał. Wywalony to coś. No. Coś ten deseń, no. I co? No i życzymy wam miłego dzionka, popołudnia, wieczorku, nocy, brzasku bądź poranka, zależnie od tego, kiedy będziecie to oglądali. Więc, kochani, trzymajcie.